Musimy jeszcze wrócić i sprawdzić ostatnie drzwi. Niech ta ziemia się uspokoi! Znajomy widok. Wróciliśmy do spiralnej części kopalni. Cholerne nory Draugru! Trzeba wybić wszystkie te pieprzone umarlaki! Palisz się, Kratosie! To chwilowe! Atak z lewej strony!
Haugry nie będą już sprawiać kłopotów. Kolejny ślepy zaułek. Gdzie on jest? Atreusie, ta kopalnia jest opuszczona. Wątpię, żeby... Pir tu jest. Wiem to. Wskazówki Durlina kończą się na wejściu do kopalni, ale musimy szukać, aż go znajdziemy. Mówiłeś, że za mną pójdziesz, a ja nakazuję szukać dalej, więc mnie słuchaj. Nie pozwalaj sobie. Pójdę za tobą, ale będę mówił, co myślę. Nie musisz się ze mną zgadzać, ale nie będziesz tak się do mnie odzywał. Zrozumiano. Tak. Niech to! Słyszeliście to, bracia? Nie jesteśmy tu sami. Oczy i uszy otwarte. Dźwięk dochodził stąd. Możemy tędy przejść. Atreusie, czy moje słowa cię irytują? Nie, rozumiem cię. Bracia, czekajcie. Czy przed nami widać światło? Hej, może to tu. Drzwi są zaryglowane. Coś musi tam być zamknięte. Z pewnością nie zamyka się tak schowka na poście. Wiem, co trzeba zrobić. Atreusie, strzały. Jestem gotowy. Jalfa!
Teraz, teraz! Próbowali nas powstrzymać. To musi być tu. To otwieramy. Co to za nowa sztuczka? Ale to nie Odyn nas przysłał. Bogobójcą.
Przyszedłeś po mnie? Chcę cię uwolnić. Nie, nie podchodź. Bracie, ja spróbuję. Tyże, tyże. Spójrz, znasz mnie, prawda? Nie. Zabiłeś mi Mira. Nie, 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 nie. Ale go wskrzesiliśmy. Nie, nie zbliżajcie się, potwory! Stój! Ucieka nam! Stój! Tędy! Odetnij mu drogę! Nieźle mnie teraz wytrzęsie, prawda? Ostrożnie, bracie! Dostałeś pifrostem! Podnoś
nieźle mnie teraz wytrzęsie, prawda? Ostrożnie, bracie! Dostałeś biflostem! Kildurda! Znajdźmy młodego. Tyże, już dobrze. Wszystko dobrze. Zostawcie mnie w spokoju. Tyże, przysięgam, że cię nie skrzywdzimy. Chcemy cię zabrać. Nie zbliżajcie się. Gdzieś, gdzie nie dopadnie cię odyw. Litości. To mój ojciec. My... pomagamy. Nie powinno mnie tu być, proszę. Tylko go rozgniewam. Ojcze! Czy ty jesteś żołnierzem? Jesteś przywódcą? Opanuj się! Mój syn nas tu przyprowadził. Po ciebie. Widzisz go? Ty? Po co? Nie znasz mnie. Znam twoją historię. Pomogłeś gigantom. Chcemy się odwdzięczyć. My? My stąd wychodzimy. Idziesz z nami czy nie? Masz. Widziałem twój posąg. Z włócznią. Pewnie przyda ci się... Laska? Nie. Doceniam troskę, ale... nie trzeba. Ale... dobrze. Słuchaj. Uciekałem, bo często... nie wiem, co jest prawdziwe. Czasem widzę, jakby
Nie ma się czego wstydzić. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Wy też go słyszycie? Chodźmy już stąd. Czujecie to? Wiatr. Wieje stąd. Może niedaleko jest wyjście. Jakimi imionami mam się do was zwracać? Jestem Atreus. Mimira już znasz. A to mój ojciec, Kratos. Czemu syn Spartanina przemawia w imieniu Jotunów? Urodziła mnie ostatnia giganka w Midgardzie. Laufey? Laufey. Pamiętam to imię. Ona też pomagała. Ale odeszła do światła Alfheimu. Bardzo mi przykro. Sprowadzacie na siebie gniew Odyna. No, zbliża się Ragnarok. Mam nadzieję, że wiesz. Może będziesz chciał pomóc. Uwolniliście mnie po to, żeby wszcząć wojnę? Nie! Tyże, dobrze cię znowu zobaczyć. Mimirze, co się z tobą stało? Poszedłem w twoje ślady. Zdrada, uwięzienie na wieki, ochytne tortury z rąk Wszechojca. Nie zasłużyłeś na taką karę. A ty? W porównaniu z tobą i tak miałem całkiem dobry widok. Znaleźliśmy go wrośniętego w drzewo na szczycie góry. Żeby go uwolnić, musieliśmy... No, sam widzisz. Czysta przyjemność dla obu stron. Wszystko gra? Światło. Ja bardzo długo go nie widziałem. Przed nami są skały. W cieniu odpoczną ci oczy. Chodź. Powiedziałeś, że nadchodzi Ragnarok. To znaczy, że Baldur... Baldur nie żyje. Odyn wysłał go, żeby odszukał w Midgardzie giganta. Ale zamiast niego Baldur znalazł Kratosa. A ja obiecałem tej dwójce, że poprowadzę ich na najwyższy szczyt światów. Jeśli utną mi głowę i przekonają Freję, żeby... Mimirze, przejdź do Baldura. Właśnie miałem do tego przejść. Nie chodziło tylko o zabijanie. O, wróciliśmy na mokradła. Nie. Wszystko dobrze. Obronię cię. Za tobą! Go!
Trucizna z tyłu! Pierwa! Czapki z głów! Za tobą! Podróżnik zwiał! Musimy go ściągnąć! Sierpa! Sierpa! Chodźcie, zanim zlezie się ich tu więcej. I walczyć o to nie. Wyrzekłem się przemocy. Ale jesteś bogiem wojny. Dawno porzuciłem to życie. Jeśli Odyn rozpęta Ragnarok, naprawdę nie będziesz walczył? Nie będę, choćbym chciał. Zanim odpłyniemy, mówcie. Czego ode mnie chcecie? Mówicie o Ragnaroku. Chcieliście znaleźć Boga Wojny? Tego Tyra już nie ma. Atreusie. Ja... Wybaczcie. Jestem wdzięczny za ratunek. Ale jeśli chcecie, żebym poszedł na wojnę, albo do niej doprowadził, to mnie zabijcie. Ja już nie walczę. To przeszłość. Nikt cię nie zabije, bracie. Wolę zginąć, niż doczekać Ragnaroku. Nie chcemy wojny. Chcemy odpowiedzi. Nie wiem, jak wam pomóc. To nieważne. Giganci ci ufali. Takiego Tyra potrzebujemy. Chodź z nami. Dobrze. Proszę tylko o spokojną noc. I jakąś strawę. Zabiliście strażników, którzy ją nieśli. Bracie, może chciałbyś dokończyć historię? Zaatakowali nas synowie Thora. Zabiliśmy ich. Baldur próbował zabić Freję. Zabiłem go. Nie wspomniałeś o tym, że uwolniliśmy Walkirię i że nie ma już gigantów, ani o tym, że nazwali mnie Loki, ani o ołtarzach. Nie ma już gigantów. Gdy dotarliśmy do Jotunheimu, wszyscy byli martwi. Martwi? Myślicie, że Odyn? Nie wiemy. To idealny moment, żeby się stąd zabrać. Wow, co to jest? Posiłki z Asgardu. Einherjerzy będą badać sprawę mojego zniknięcia. Podróżują pomiędzy światami po niebie? Odyn ma w rękawie asy, o jakich nam się nie śniło.
Nie składają też Tanidaveli. Krasnoludy są bezpieczne? Nie mamy czasu się nad tym zastanawiać. Idziemy. Już. Holder! Ta dyrwa! Za tobą! Uważaj! Słyszałeś może kiedyś, żeby giganci wspominali o Lokim? Niestety, to imię nic mi nie mówi. Giganci są... byli wyjątkowo skryci. Rozumiem. Może kiedy odpocznę. Dom w drzewie. Panie Tyrze! Naprawdę żyjesz? Żyję? Na pewno? Dobra. Jest zmęczony. Obiecałem mu posiłek i pokój z łóżkiem. A, oczywiście. Zobaczymy, co da się zrobić. Zapraszam do środka. Zaraz przyjdziemy. A niech mnie! Możemy porozmawiać? O dalszym planie? To złożona sprawa. Porozmawiamy rano. Ach, no dobra. Niech będzie rano. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! No! Ach, znacznie lepiej. Dziękuję. Widzisz? Wyśpi się, Tyrze. Ja już się kładę. Dobranoc. Dobrze. Tyrze. Słyszałem, że coś ci obiecano. Zobaczmy, gdzie możemy cię położyć. Proszę za mną. Hej! Zobacz, co dla ciebie mam! Na pewno nie będziemy nikomu przeszkadzać. Usiądź tu sobie, a ja przygotuję pokój. Zbudowanie łóżka dla kogoś tak wysokiego trochę potrwa. Proszę, nie truć się dla mnie bez potrzeby. Nie potrzebuję dużo przestrzeni. Masz schowek na miotło? Tak, ale jest pełen moich miotł. To mi wystarczy. Szczerze mówiąc, tylko tam się odnajdę. W porządku. A może coś zjesz? No, coś bym przegryzł. Masz może suchar? Suchar? Albo jakiekolwiek czerstwe pieczywo. Ale... ze szczyptą soli? Aha. Sprawdzę, co mamy. Twoje ogniste ostrza chyba trochę ostygły. Podaj je tu. Dziękuję. A więc tylko tyle zostało z Tyra. W moich stronach mówi się o takich, że życie nieźle ich przeczołgało. Jak nas wszystkich. Prawdziwy z ciebie filozofil. Wiesz co? Muszą być w spisach. Poszukam. Może dziś wreszcie zasnę tak głęboko. Pierwszy raz na wolności, z dala od wzroku Wszechojca.